Cześć wam wszystkim. Cześć. Witamy was w kolejnym odcinku projektu Amano. Krystian, przypomnij dla widzów, może nowych, którzy nas nie oglądali we wcześniejszych odcinkach, co ten projekt zakłada i kto ten projekt sponsoruje, kto go organizuje. Projekt polega na tym, że zakładamy akwarium, w którym będą żyły krewetki Amano. Postaramy się je rozmnożyć, ich młode wychować w oddzielnych akwariach słonowodnych. Projekt o nazwie Naukolatek jest organizowany przez Politechnikę Białostocką. Jest też w województwie lubelskim przez Politechnikę Lubelską i Politechnikę Rzeszowską, ale to już oddzielne etapy są. Na ostatnim filmiku widzieliście, jak składaliśmy szafkę, stawialiśmy akwarium, zasypaliśmy żwir, no i zrobiliśmy jakąś taką aranżację. Dzisiaj chcemy posadzić kilka roślin. Rośliny, które posadzimy w tym akwarium, pozyskujemy z naszych akwarii, czyli część z mojego, część z Krystiana, czyli Krystiana taty Grześka, którego mieliście okazję poznać też na wcześniejszych moich filmikach. Nie będziemy kupować roślin, tylko wsadzamy już te, które u nas są w akwariach. Odpalimy też tutaj filtr Aquaela. Jaki to był filtr? Ten duży? Ultramax 2000. Jest to filtr Ultramax 2000. Ten filtr obecnie już się pracuje u Grześka w akwarium, żeby po prostu przyspieszyć ten proces pozyskiwania tych bakterii w filtrze. Także żeby tutaj już ta praca była przyspieszona, łatwiejsza w starcie tego akwarium. Tak, dlatego że mieliśmy opóźnienie z tą szafką, dlatego chcemy trochę nadgonić. Tak jest, chcemy nadgonić, no bo jak wiecie ze wcześniejszego filmiku, na tą szafkę czekaliśmy 2,5 tygodnia, ponieważ Aquael przysłał po prostu źle dobrane elementy, no i cały ten cykl reklamacyjny no, bardzo długo zajął, także przyspieszamy troszeczkę i zabieramy się do pracy. Za chwilę wam pokażemy też paczki, które przyszły z Invitala. Tak. Może nie będziemy ich rozpakowywać, bo to może na kolejny odcinek, bo jest tego naprawdę dużo. I co? Co w tych paczkach w ogóle jest mniej więcej, wiesz? Taki sprzęt do zajmowania się akwarium, wymiany wody i tam do czyszczenia tego typu i troszkę pokarmu. Jasne. Tam później pokażemy. Dobra, lecimy. Widzę, że mnóstwo paczek przyszło. Powiedz mi, co tutaj jest. Tutaj, jak już mówiłem, są te paczki od Invitala. Jedna jest od Invitala, druga? Trzecia, czwarta. Tutaj mamy trochę roślin z przycinki. Co tydzień będzie ich coraz więcej. Tutaj mamy już sam kartonik Ultramaxa, bo tak jak wspominałem, ten filtr pracuje już i namnażają się w nim bakterie w akwarium Grześka. Tutaj mamy zbiorniki na wodę, pompę do przelewania wody. I co jeszcze? No i jakieś tam jeszcze... Wiaderka miał pomóc dopełnić jeszcze. Tak jest. Otwieramy paczki, bo nie wiemy, w której co jest. Może tu być sól, może być tutaj cokolwiek. Także otwieramy, musimy po prostu sprawdzać, co gdzie jest. Okay. Jak widać w tej paczce jest sól. Dużo soli i bardzo ciężkie. Także druga paczka też na pewno zawiera sól. Szukamy dalej tych rzeczy, które nam są potrzebne, tak? Odkładamy to gdzieś na bok, bo tego na razie chyba Krystek nie będziemy używać, co nie? No to dopiero dużo później. Bierzemy tą większą paczkę, no bo w tamtej pewnie jest taka sama paczka soli, także rozpakowujemy tą. Tutaj myślę, że może być to co chyba tutaj tych, bo co, w ten karton dwa akwaria to by się zmieściły, które zamawiałeś do No trzy zamawiałem, więc raczej tu by się nie zmieściły. Dobra, pokaż, z tej strony dla mnie będzie wygodniej. No dobra, to na pewno jedno akwarium jest. Czy myślisz, że narzędzia zostały dosłane, czy nie? Musiały. Czyli tutaj jest akwarium. Tak. Możemy je wyjąć od razu, pokazać, jak już mamy rozpakowane. Także takich akwarii zamówiłeś 3 sztuki? Tak. Rimp Set 30. Day and Night. O, to one też od razu mają oświetlenie w sobie? No tak, tak. Aha. Mają okay. Też filtr i grzałkę. Ale to u ciebie jest takie akwarium, tak? Tak, dokładnie takie same. Okej, okay. Dobra, to później już będziemy je rozpakowywać, dalej szukamy naszych rzeczy, które są nam potrzebne. Śmieję się, bo mieliśmy żadnej paczki nie rozpakować, a wychodzi na to, że rozpakowujemy wszystkie, patrzymy co gdzie jest. Także największa paczka, no jest ona olbrzymia. Rościna, no tutaj pewnie będą dwa akwaria i pewnie te brakujące nam elementy. Dobra, Krystek, patrzymy czy tutaj jest. Nie wiem, czy jest. Co tutaj mamy za fanty? Czyli do tego powrzucali. Co zamawiałeś? To wszystko to co na liście. Lista jest pod filmem pierwszym, tym wprowadzającym, co dokładnie Krystian zamawiał. Ale my to wszystko też będziemy wam pokazywać, tak?
A sprzętu jest naprawdę dużo. No, sprzętu z tego co widzę jest sporo. My szukamy pinsetki na ten moment. Tak, pinsetki szukamy i mamy. Także będzie nam wygodniej sadzić roślinki. Znaleźliśmy na razie to co chcieliśmy. Czy coś tutaj? A grzałkę będziemy mogli wsadzić, niech sobie. I termometr. I termometr mamy. Tak. Co jeszcze? Termometrów widzę kilka wziąć, bo do 3-4 akwarii, tak? O, są nożyczki. Też z Invitala. Co tam jeszcze jest? Tutaj jest coś w dodatkowym pudełku jeszcze. To jest pompa. Pewnie tak. No to może naszej użyjemy nawet. No tak. No dobra. Okej. Ściereczka do mycia szyb. Czy coś tam jeszcze jest poniżej? Nie. I dwa akwaria. Jeszcze jedna rzecz została przeoczona. A to jest zestaw do badania wody. Podobny jak pokazywaliśmy wam u Grześka. Tylko tamten był koloru zielonego, z tego co pamiętam, a ten jest niebieski. Tak, bo tamta wersja, co mamy w domu, ma też testy, które służą do badania akwarium, które ma dosyć bujną roślinność. Nasze nie będzie miało, więc kupiliśmy po prostu trochę tańsze. Tak, tak jest. No na pewno ci one będzie pomocne i myślę, że bez tego podstawowych badań też nie zrobisz. Tu mamy pincetkę. Użyjemy jej teraz, aby posadzić rośliny. Jest to pincetka sygnowana przez Invitala. Długość pincetki 38 cm. Weź ją wyjmij z folii. Zobaczmy, czy może gdzieś ma jeszcze grawerkę Invitala zrobioną. Bo widziałem na może... Jest Sun. Czyli to jest Sunsuna. Czyli tak samo jak nasz filtry, te, które mamy. Prefiltr taki tak, mam w domu. Prefiltr. Okej. Okay. Czyli opakowanie jest Invitala, a pincetka jest Sunsuna. Ale długa. Myślę, że do tego akwarium będzie wygodnie pracować. Weź włóż tą pincetkę, jakbyś roślinę wkładał. No spokojnie. Długa pincetka przy tak dużym akwarium to na pewno duży, duży plus. Podnoś tuby i sadzimy roślinki. Kilka roślin, które mieliśmy, zasadziliśmy, jak rogatki. Pistie będą sobie pływały na razie. Wrzuciliśmy też łodygowców trochę, także naprawdę niewiele roślin. Nie martwcie się, będzie na pewno ich dużo, dużo więcej. A teraz w tym baniaku mamy już przygotowaną wodę i za pomocą pompy tej z Invitala wpompujemy wodę do akwarium. Model na kartoniku zaznaczony DWP2000. Choć tutaj pisze 1800. No ale zobaczymy. Rozpakowujemy. Dam radę jedną ręką. Jest i tempa. Pompa wydaje się być solidną. Jest tutaj gwint na rurce, także jest możliwość nakręcenia zaworu. No i fajnie, sama pompa, no wydaje się być ok. Zobaczymy jak działa. Tutaj możemy zmniejszyć, zwiększyć przepływ. Z tego co widzę, tym pokrętłem zasysania wody, czyli jakaś jest regulacja. Jest podstawka, którą się zdejmuje, widać wiatraczek. Czyli samą pompę. Ok, zaraz zobaczymy jak to będzie hulało. W zestawie razem z tą pompą jest taka redukcja z uszczelkami i tutaj mamy dwa rozmiary krystek. Przypomnisz mi, to jest 16 bądź 22 pewnie. 16 na 22 mm. Tak jest. My sobie tej mniejszej użyjemy. Uszczelkę wkładam do koreczka tego. Zakręcam nakręcam na pompę. I na to przewód założymy. Przewód, który użyjemy, żeby nam woda powoli wlatywała do akwarium, to będzie coś takiego. Tutaj Grzesiek tego używa.
zakładam sobie na akwarium. Tutaj też mam dawkowanie tego strumienia, czy ta woda ma płynąć szybciej, czy wolniej. A drugą końcówkę to jest grześka pompa, a my przetestujemy tę pompę świeżo kupioną i nałożymy tą końcóweczkę rury na ten kruciec. Odkręcaj krystek, wiadro z wodą, wrzucamy pompę i pompujemy wodę. Pompa ląduje na dnie wiadra. Wtyczkę do prądu, nie do wiadra. No nie do wiadra. Słuchaj, tam ci wygodnie. No tam będzie, tam będzie. Trochę mokre ręce. Ale wiadomo. Okej. I tutaj sobie dawkuję tą wodę. I niech powoli sobie cieknie. Jak widzieliście, pompa ładnie nam przelała wodę z wiadra, znaczy z beczki dużej, do dużego akwarium, nie ma problemu. Także jak najbardziej pompa jest in vitale na plus. Woda zalana jest pod same szkło, nie dotyka, jeszcze jest troszeczkę odstępu. Krystian, jeszcze kupiłeś nożyczki, widziałem tutaj z pięsetą i tutaj już nożyczki. Spójrzcie, że już widzę przez opakowanie, że tutaj już jest wygrawerowane in vitale. Powiemy Wam jeszcze, jak został wyposażony, w jakie media ten filtr, bo no niestety Wam już tego nie pokażemy, bo on jest przyszykowany i złożony. Sam filtr, jak spojrzycie tutaj na schemat, na przekrój tego filtra, on ma tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć przegród i prefiltr. I ten filtr został wyposażony na dole w czarną gąbkę, tak jak jest oryginalnie, i później Krystek już opiszesz, co tam było wkładane, bo była wkładana ceramika. Tak. Powiedz nam po kolei od spodu gąbka i następne koszyki. Te trzy koszyki tak samo zostały wymieszane. Tutaj mamy PrimePor od Qualdropa, kupiliśmy z ich strony, oraz HyperPor. I mniej więcej po równi te trzy koszyki są wymieszane. Czyli w takich wiaderkach po 5 litrów, tak? Możemy ją pokazać, bo tutaj mamy, zostało. Mamy HyperPor, to są te takie większe, powiedzmy, cylindry, a PrimePor to takie małe kuleczki są. Były dokładnie ułożone i szczeliny wypełnione kulkami, tak? Później Na górze, ostatnia, użyliśmy tych aquaelowskich, tych co były w zestawie, tak? Tak, zgadza się. Wymieszane razem z cylindrami HyperPor. Mhm. I tam, gdzie jeszcze były szczeliny, to zostały uchwane PrimePor, te małe kulki. Jasne. Czyli ceramiki naprawdę jest na maksa, bo jest tylko jedna gąbka i raz, dwa, trzy, cztery kosze ceramiki. Oczywiście gąbka prefiltra została. Naprawdę dobre doświadczenie miałem z nimi. Z tą firmą, ponieważ jak kupiliśmy, my kupiliśmy od nich pokarm i ceramikę tak naprawdę. Mhm. A nam dorzucili bardzo fajne bonusy. Dali nam trochę tutaj ceramiki dodatkowej, więc na pewno się przyda, jak będziemy ją musieli wymieniać. Cube. Dali nam też dużo próbówek jedzenia, takich małych, żeby zobaczyć, jak tam. Czy takie testowe pokarmy? Tak, dla krewetek. Bo tam kupiliśmy dla krewetek pokarm. Daje nam takie notesiki małe, się przyda, jak będziemy musieli zapisywać wyniki tych naszych badań. Oraz daj nam też krówki, w domu zostały. Ale jakie krówki? Krówki? No cukierki. Cukierki? No to dziękujemy dla firmy Qualdrop. No i na pewno ich ceramika jest naprawdę dobra, godna polecenia. Nie jeden akwarysta jej używa. Dlatego właśnie od nich zamawialiśmy. Zobaczcie, że to jest naprawdę kawał dużego, solidnego filtra. Jego wykonanie jest naprawdę na wysokim poziomie, tak jak większość filtrów Aquaelo. Naprawdę to są dobre produkty. To, że dali ciała z szafką, to nie ich produkt, tak? Oni tylko po prostu dostali, wysłali, oni nawet o tym nie wiedzieli. Faktycznie reklamacja mogłaby być szybciej załatwiona, ale
Nie będę narzekał na Aquaela. Ja jestem dumny, że jest to polska firma, że produkuje to tutaj u nas niedaleko, czyli jest to regionalna firma. Jak najbardziej tą firmę będę polecał. Montujemy filtr do szafki, bo mamy mało czasu, bo przed chwilą został odłączony od akwarium. Nie chcemy stracić tych namnożonych bakterii, które już tam są. Także pakujemy go do szafki, podłączamy deszczownicę i zasys w lot wody. Tutaj jest tyle miejsca w szafce, że tak naprawdę można by było wsadzić jeszcze jakieś akwarium i albo miska, albo wiadro, jak ktoś się boi, że filtr pocieknie, i spokojnie ten jeszcze filtr do tej szafki z tym wiadrem można by było wsadzić dla bezpieczeństwa. Widziałem takie też rozwiązania na niektórych kanałach akwarystycznych. Dobra, możesz podciągnąć przy wodę. Okej, mamy dość wysoko. To jest fajne, że spójrzcie tutaj, że tutaj są gotowe, zrobione otwory, przygotowane, nie trzeba nic piłować, nic wycinać w tej ramce. Wszystko jest tak jak trzeba. Zakładamy deszczownicę i zakładamy zasys wody do filtra, do kubła. Zobaczcie, co jest jeszcze fajnego w tym systemie tutaj, Aquaelowskim, w tym akurat filtrze Ultramax 2000, że możecie regulować. Nie trzeba żadnych przedłużek, rurek, tylko po prostu tutaj jest regulacja. To jest fajny system, podoba mi się. Później to wszystko się uporządkuje, dopasuje. Rury wrzucimy, żeby nie było widać tak rur na ścianie. Deszczownica standardowa, czyli z kawałków składana. Pod światło nie wiem, czy wy będziecie widzieć. Widać dobrze. Tak? Widać dobrze? Okej. Okay. Zaraz coś zmodzimy, wymyślimy i pokażemy wam efekt końcowy. Wlot wody jest tutaj. Starałem się jak najniżej. Tutaj mamy deszczownicę. Deszczownica jest w ten sposób zamontowana i hula nam sobie. Za chwilę jeszcze grzałkę założymy, bo Krystian jakąś grzałkę kupił wypasioną. Zaś tutaj na dole wygląda to w ten sposób, że mamy kubełek. Tutaj jakieś rzeczy Krystian już gromadzi. Nawet wagę widzę, tak, Krystek? No, wagę mam. Jakąś wagę, to później może wam pokażemy, o co chodzi. I tutaj przedłużacz i sterowanie światłem. Roślinki pistie pływają. Woda się czyści, a teraz dodamy jeszcze oczywiście środki Sachema, nie inaczej, żeby ta biologia jeszcze szybciej w tym całym akwarium ruszyła. Krystian, powiedz mi, co to za wypasioną grzałkę kupiłeś, bo widzę, że jest elektronicznie sterowana, czyli podejrzewam, że tam już nie ma, tak jak w starych grzałkach, jakiegoś bimetalu, tylko tutaj pisze, że to jest full elektronik. Zakres temperatur od 20 do 33, na akwarium 230-300 litrów, także myślę, że na to akwarium w zupełności wystarczy. Co możesz więcej na temat tej grzałki powiedzieć? Mogę pokazać, jak się steruje w sumie. Dobra, pokaż. Bo tutaj bardzo łatwo się wybiera temperaturę. Ogólnie grzałek, jak zapewne wiecie, albo i nie, nie powinno się podpinać do prądu poza wodą, ale tutaj w instrukcji było napisane, że można, nawet trzeba podpiąć ją do prądu, tylko nie na dłużej niż 20 sekund i w ten sposób się ustawia tutaj tym przyciskiem temperaturę. Mhm. Zadaną temperaturę, tak? Tak. Okay. Tutaj, jak widać, jest taki termometr, powiedzmy, i tutaj się będzie wybierało kreskę, tam się będzie świeciła, która jest temperatura. Podłączę do prądu, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Okej, okay, i teraz pokazuje, jaką temperaturę jest. Tak, 28. Ja chcę ją zmienić akurat. Nie chcę, aby to było 28. Sobie trzymam. I tak się przesuwa ta kreska. Myślę, że to jest. Ja chcę 25. O, tak mam w domu też. O. 25 stopni. Tak. Okej, okay, i co? Grzałka jest gotowa do włożenia, tak? Okej, to pakują tam, gdzie uznasz za stosowne. Wrócę tylko to, żeby było widać tą temperaturę zawsze. A propos tła, bo pytaliście o tło, czy będzie. Krystian postanowił, że tła z tyłu nie nalepia. Tak? No tak. Żadnego tła na razie nie będzie. Myślę, że też bardziej krewetka ci będzie widoczna,
podczas łapania, niż gdybyś miał tło na przykład czarne. Mogłoby gdzieś ci tam uciekać, a tak będziesz dokładnie widział, bo przecież te krewetki tutaj będziesz musiał łapać. Tak, tak, bardzo dużo. No jeszcze nie daj Boże, jakbyś dał tło jakieś szare albo jak krewetki, to w ogóle by ci poznikały, no by było ciemno. Także tutaj myślę, że przy łapaniu krewetek może faktycznie jest lepiej, kiedy tego tła nie ma. No tak, trzeba właśnie myśleć o tym, że te akwarium ma bardzo też cel praktyczny jakby. Dokładnie, do dokładnie. Spełnienia. Grzałaczka została umiejscowiona tutaj w róg i z tej strony bez problemu można spojrzeć, jak ona pracuje. I teraz kropka, która idzie do góry, do zadanej temperatury 25, pokazuje nam, że woda się grzeje. Jak się ustabilizuje, pewnie nie będzie kropka latała. Tak podejrzewam, że to w ten sposób właśnie ma wyglądać. Także grzałka jest w samym rogu. Myślę, że bardzo ładnie tutaj ona pasuje. Zamykamy wieko. Bakterie wlane. Biologia się rozpoczęła. Chyba na tyle by było, że tym miłym widokiem fruwających pisti, ładne długie korzenie, jeszcze powietrze na szybie się osadza. Roślinki będą dochodzić sukcesywnie cały czas. No akurat tak trafiliśmy, że przycinek było mało, ale będzie przycinek pewnie coraz więcej. Rogatki. Także sobie to wszystko zaczyna żyć. Z tydzień czasu możemy dać nawet, niech sobie to tutaj fruwa. Codziennie będzie dolewany bakterie Sachema. Krystek, przyjdź piątkę, bo dzisiaj kawał dobrej roboty zrobiliśmy. Myślę, że... Długo już tu jesteśmy, naprawdę. Długo jesteśmy. No. Z wami się żegnamy. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie. Cześć.